Serdecznie witamy przybyłych gości przedszkola numer 29 w Bytomiu, które mieści się przy ulicy Czarneckiego 2. Razem z opiekunami przybyli do nas Marysia, Zosia, Jamal, Julia, Szymon. Mamy do Was kilka pytań. Ilu przedszkolaków jest w placówce i kto jest dyrektorem przedszkola? Bardzo dużo dzieci jest w przedszkolu, 29. Ilu przedszkolaków jest? 4. Ale cztery, są cztery grupy, tak? A nas jest bardzo, bardzo... Dużo. Dużo. A jak się nazywają te Wasze grupy? W naszym przedszkolu są cztery grupy. Słoneczka, motylki, biedronki i misie. A kto jest dyrektorem przedszkola? A jak pani się nazywa? Pani dyrektor. A jak mam na imię? Pani Marzenka. Znacie mnie? Tak. To są. Kiedy są święta i z czym ci się kojarzą? Za 3 dni. Z choinką i z prezentami. Obiadem wigilijnym. Prezentami. I z rybką. Z kolędami. A kto robi porządki w domu? Rodzice. Rodzice. Nie wiem. Czy dużo jest przygotowań do świąt? Tak. Tak, tak. A co to są za przygotowania? Robienie obiadu, strojenie choinki, sprzątanie domu. I robić obiad. Moja mama wiesza firanki. Mój tata sprząta. Chodzi się do kościoła. No nie wiem. Zakupy. Na zakupy. Myję okna. Jak spędzicie tegoroczne święta? W domu. W domu. Z rodzicami i z dziadkami. Z rodziną. Z babciami, dziadkami, mamami. I się spotkają przy stole. Rodzice przygotują obiad. Mamy choinkę w domu. Wiesz, stroimy choinkę w domu. Ja i tak już mam choinkę w domu. I ja. Tylko no, nie mam. I ja. A ja zaraz się posikam. Czy znacie jakieś kolędy? Jeśli tak, to wymień. Chodźmy na Chrystusie do stajenki, do Jezusa i panienki. Powitajmy Maryjko i Maryję, Matkę Jego. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Super. Jakie świąteczne potrawy lubisz najbardziej? Rybę. Zupkę. Zupę. Krokiety. A co tam się jeszcze je na Wigilii? Baruszkami. Kapust. Rybkę. Jaką rybkę? Karpia. A co jeszcze? Krokiety. Moja. Różne ciasta. A jakie? Ciast. Makowiec. Piernik. A coś się jeszcze tam pierniki. Chyba, coś się jeszcze pije, nie? Kompot. Suszony. Jest piciu. Thank you.
Co jedzą renifery, o święty Mikołaj oraz elfy? Marchewkę. Co je renifer? Marchewkę. Co jeszcze? Kapustę. Sianko. Jabłko. Ciasteczka i mleko. Mikołaj. Ja to drugie. A jak myślicie, co Mikołaj takiego? Ja wiem, ciasteczka i mleko. A elfy też coś jedzą? Słodycze zdrowe. Zdrowe słodycze. Słodycze są zdrowe? Nie, bo nie. Miętuchy są zdrowe. Na pewno słodycze są zdrowe. Ale takie a mają co jest zdrowsze od słodyczy? Owoce. 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 Warzywa chyba. Jakie prezenty przynieśli trzej królowie Jezusowi? Kadzidło i złoto. Kadzidło, złoto i mirę. Czemu przy Wigilii zostawiać jedno puste nakrycie? Przy Wigilii jest jedno puste nakrycie dla niespodziewanego gościa. Co symbolizuje spadająca gwiazda? Ja wiem. Spadająca gwiazda symbolizuje, że już jest Wigilia i można do wigilijnego stołu zasiadać. Co byście chcieli dostać od dzieciątka? Opalę na weselu Europę. Jakoś tam kupolę chyba. Może taka jakaś tam żółta, bo tamte by się obrzyła w takiej ziemi jeździła, gdzie mogą kupolę jeździć i się przewróciła i to ich baterie się rozładowali. Ciężniczkę Barbie. Olafa do przytulania wielkiego i komputer do nauki czytania i pisania. Koszulka i spodnie i jakąś tam zabawkę. Ogólnie. Porcelanową laleczkę. Bamberiego. A lubicie dawać prezenty innym osobom? Tak. Kto lubi dawać inne prezenty? A co lubicie? Dawać prezenty czy dostawać prezenty? Dawać i dostawać. A ja dostawać. Bardzo serdecznie dziękuję przybyłym gościom z przedszkola miejskiego numer 29. I życzę zdrowych, radosnych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia. Ja też dziękuję wszystkim naszym gościom i życzę wesołych, spokojnych i zdrowych świąt. Ja też się dołączam do tych życzeń i życzę też zdrowych i wesołych świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku. Przedszkole miejskie numer 29 w Bytomiu życzę wszystkim zdrowych, wesołych świąt i wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękujemy.